Cześć, następny odcinek z serii o żelach do higieny intymnej kobiet, produktów marki Tiande. Witam się z Marią Molaczy, która jest specjalistką od produktów tej firmy. Pomaga mi tutaj poprowadzić ten odcinek i powiedzieć Wam, jakie fajne produkty możecie tutaj w ofercie firmy znaleźć. Cześć Maria. Witam, dzień dobry. Powiedz, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, co bierzemy na tapetę? No, bierzemy na tapetę najnowszej generacji żel do higieny intymnej, oparty na wyciągach roślinnych, ale głównie chodzi tutaj o rozwiązanie, o którym wspomniałam, o nowej generacji, a mianowicie chodzi o zastosowanie prebiotyku i postbiotyku w tym żelu. Żel przeznaczony do najbardziej wrażliwej i wymagającej strefy intymnej u kobiety, ale także u dziewczynki. Naturalne prebiotyki i postbiotyki pomagają utrzymać mikroflorę bakteryjną na właściwym poziomie, w tak zwanej homeostazie, czyli równowadze, ale także likwidują wszelkiego rodzaju podrażnienia i dyskomfort związany ze strefą V u kobiety. Czyli możemy powiedzieć, że firma wykorzystała tutaj jedne z najnowszych technologii, najnowszych możliwości, jakie można wrzucić do żeli do higieny intymnej, wykorzystała właśnie prebiotyki i postbiotyki. Z mojej wiedzy i zorientowania się na temat oferty rynku, jest to jeden naprawdę z bardziej unikatowych żeli, przeznaczony do pielęgnacji właśnie intymnej okolicy strefy u kobiety czy dziewczynki, takiej, która jest uczulona albo na tyle wrażliwa, że boi się albo ma wręcz zakazane przez lekarza stosowanie żeli. Czyli dla osób wyjątkowo wymagających i z wyjątkową nadwrażliwością na stosowanie tego typu produktów. A jak wiemy, higiena osobista to jest pierwszy krok do tego, żeby wyjść problemom związanych z pielęgnacją tej okolicy naprzeciw, no i oczywiście złagodzić skutki, jeżeli pojawiły się podrażnienia, nawracające infekcje, tendencja do grzybic i tym podobne zmiany. Czy możesz przybliżyć nam, jaki jest skład tego produktu? Skład jest bardzo prosty, bardzo krótki, a doświadczenie mówi mi, że jeżeli skład jest krótki, a konkretny, to uderza we właściwe problemy albo wychodzi właściwym problemom naprzeciw. Jest to alantoina, która działa przeciwzapalnie. Jest to kwas mlekowy, ale także prebiotyk biolin i postbiotyk. Działanie tego produktu jest szerokie, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwświądowe, nawilżające, głównie ochronne, ale także, jak wspomniałam na początku, pielęgnacyjne, czyli sprawdzające się na tym pierwszym etapie dbałości o tą najwrażliwszą strefę u kobiet, strefę V. Czy możemy powiedzieć, że ten żel można zastosować podobnie jak ten, o którym mówiłyśmy poprzednio ze srebrem koloidalnym? Nie tylko do pielęgnacji i utrzymania w czystości strefy intymnej, ale też do mycia całego ciała, czy niekoniecznie? Jak najbardziej, bo tutaj chodzi o ten mikrobiom, żeby on był na właściwym poziomie, czyli żeby została zachowana równowaga mikrobiologiczna.
na skórze i na śluzówce, czyli jak najbardziej przy skórze wrażliwej, alergicznej sprawdzi się przy myciu całego ciała i na pewno przyniesie korzyści związane z właściwą pielęgnacją tak wymagającej i nadwrażliwej skóry. Czyli wiadomo, że przy braku problemów jak najbardziej, bo żel bardzo delikatny, w 85% naturalny, no i wzbogacony o alantoinę, o tym działaniu łagodzącym, czyli likwidującym dyskomfort związany z przesuszaniem skóry, tak? No i kwas mlekowy, który przywraca tą właściwą kwasowość, właściwe pH skóry, od czego w zasadzie się wszystko zaczyna. pH na właściwym poziomie, dodatkowo środki łagodzące naturalne powodują, że skóra, tak samo jak i śluzówka, funkcjonują normalnie, czyli nie rozwijają się problemy, które mogą się pojawić w przypadku właśnie takiej skóry nadwrażliwej i niewłaściwie pielęgnowanej. Czy możemy się pokusić o to, że ten żel jest na tyle delikatny, że można go stosować u dzieci? Jak najbardziej, coraz więcej kobiet, matek właśnie stosuje go, zakupuje go w tym celu, żeby delikatną skórę dziecka właściwie pielęgnować i nie doprowadzać do stanów jej przesuszenia. Okej. Dodam tylko, że jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to polecam wcisnąć przycisk, nacisnąć dzwoneczek, wtedy dostaniecie informacje o każdym nowym filmie, który jest wrzucany właśnie tutaj na kanał. Robimy to dosyć systematycznie. Spodziewajcie się następnych filmów o tej treści. Myślę, że to jest dosyć istotne, żeby właśnie przybliżać produkty marki Tiandy ze względu na to, że mają bardzo duży skład wyciągów, naturalnych wyciągów roślin i to jest mega, mega pomocne. Dodam tylko, że tych produktów niestety albo stety nie kupicie w zwykłych drogeriach, tylko w wyspecjalizowanych sklepach zielarskich na przykład, bądź w linkach, które są w opisie. Tam jest też szersza informacja na temat tego produktu, jak go można nabyć, gdzie go można nabyć i co można ewentualnie jeszcze dodatkowo zrobić. Także zapraszam Was również do opisu. Jeżeli macie jakieś pytanie do tego produktu, coś Wam się nasuwa, czegoś nie powiedziałyśmy, nie dopowiedziałyśmy, nie rozszerzyłyśmy odpowiedzi, to koniecznie piszcie w komentarzu. Będziemy odpowiadać na te pytania, a może też uda nam się nagrać z tymi pytaniami następny film, żeby większa ilość osób też mogła się dowiedzieć, jaka jest odpowiedź na dane pytanie. Czy Mario, coś jeszcze chcemy tutaj dodać odnośnie tego żelu, czy już wszystko powiedziałyśmy? Może na pewno systematyzujmy na koniec, co? Żeby... Tak, na pewno podkreśliłabym tutaj wagę zastosowania unikatowych, a jednocześnie bardzo czynnych składników, jakimi są post i prebiotyk. Nie spotkamy ich w wielu produktach na rynku. Ja do tej pory nie znalazłam żadnego. Prawdopodobnie bywają takie, niemniej jednak to jest wielką rzadkością. I ponieważ do niedawna jeszcze nie rozróżniano różnicy pomiędzy postbiotykiem, prebiotykiem i probiotykiem, podkreślę, że prebiotyk, w tym przypadku Biolin, jest odżywką dla właściwych bakterii, dla właściwych tych potrzebnych do normalnego funkcjonowania tak skóry, jak i śluzówki. Natomiast postbiotyk jest, najkrócej mówiąc, metabolitem, podłożem dla rozwoju bakterii, tych właściwych. Szczególnie to jest ważne u osób, które przeszły
leczenie farmakologiczne, korzystają z basenów dla dziewczynek w okresie pokwitania i dla osób z wyjątkową nadwrażliwością. Czyli warto sięgnąć po tego typu rozwiązania, po to, żeby nie dochodziło do problemów, a jeżeli już je mamy, to na pewno taki żel poważniej je spłyci i stopniowo, regularnie stosowany doprowadzi do przywrócenia tej równowagi mikrobiologicznej, która jest istotna i konieczna do zachowania zdrowia w tym zakresie. Myślę, że warto dodać, jeżeli już nie powiedziałyśmy, że jeżeli ktoś ma uczulenie na różnego typu żele do higieny intymnej, to ten żel na pewno pomoże, tak? Tutaj nie ma takich składników, tak jak powiedziałaś, jest tak krótki skład, że właściwie nie ma co podrażniać, tak? Ponieważ te produkty, te składy, składniki, które mamy w tym produkcie, one są raczej nieuczulające, tak? Rzadko się zdarza, żeby ktoś miał uczulenie na lantolinę na przykład, nie? Praktycznie nie uczulają i na pewno sprawdzą się w tych przypadkach najtrudniejszych. Myślę o osobach z wyjątkową nadwrażliwością. Dokładnie. Także jeżeli szukacie żelu do higieny intymnej, który nie uczula, ma prebiotyki i postbiotyki, który można używać do pielęgnacji całego ciała, zachęcamy do przeczytania opisu. Tam jest informacja, jak można go nabyć, jeżeli nie chcecie go szukać gdzieś tam w czeluściach internetu. Za dzisiaj dziękujemy. Tak jak powiedziałam, jak macie pytania odnośnie tego tematu, bardzo proszę o pisanie w komentarzach. Będzie nam bardzo miło odpowiedzieć na nie. A za dzisiaj dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Następne filmy już niedługo. Dziękuję, Mario. Dziękuję.